Rozpoczynamy drugą godzinę, bo w ubiegłym tygodniu była pierwsza, drugą godzinę rozważania Bożego Słowa na, przynajmniej dla mnie, trudny temat, ponieważ nigdy w tym temacie się nie specjalizowałem. I nie chodzi o to, abym się usprawiedliwiał, ale chodzi o to, abyście mieli wzgląd na ewentualne moje pomyłki, bo jak powiedziałem, nie jestem specjalistą akurat od tego tematu. No ale pastor musi być wszechstronny. Jeśli sam nie potrafi, musi prosić kogoś innego. Może kiedyś w przyszłości to zrobimy. Ale zresztą robiliśmy już, brat Arkadiusz zapraszał kiedyś z Warszawy braterstwo i oni wykładali na ten temat. Ale akurat chyba tego punktu, którym ja będę usługiwał albo ja usługuję, tego punktu nie poruszali. A więc mówimy o, ale zanim jeszcze powiem, przypomnę, że swego czasu mówiliśmy o narzeczeństwie. Jak dochodzić do małżeństwa. A zatem opuszczam ten rozdział, bo to jest, choć to jest bardzo ważny rozdział. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, a zainteresowani powinni być zwłaszcza ci, którzy nie są jeszcze w związku małżeńskim, a zamierzają wstąpić wcześniej czy później w związek małżeński, żeby sobie ten temat ewentualnie przeanalizowali. Bo kiedyś już mówiłem o narzeczeństwie, o warunkach narzeczeństwa i tak dalej, a więc jak dochodzić do małżeństwa. Tym razem zaczynamy od małżeństwa, mówimy o małżeństwie. I poprzednim razem, jak pamiętacie, powiedziałem, iż małżeństwo jest swego rodzaju jarzmem. A to oznacza, że od momentu ślubu dwoje dotąd indywidualnie żyjących osób musi iść razem krok w krok. Wiem, że w dobie komputeryzacji trzeba wyjaśnić, co to było jarzmo, bo Jezus używał ówczesnego języka, a więc z tamtego języka. Gdyby już wtedy były komputery, to być może użyłby jakiegoś innego języka, innego przykładu. Ale wtedy jeszcze o komputerach nic nie było wiadome, ani o innych. W związku z tym użył języka ówczesnych, dla ówczesnych ludzi zrozumiałego. A wtedy było tak, że jeśli wóz był ciągnięty przez, a był najczęściej ciągnięty przez parę wołów, bo wołami się jeszcze wtedy posługiwano, mniej końmi, wołami, to te dwa woły były zaprzągane czy przywiązywane do jednego takiego drągu, który nazywał się jarzmem. I podstawowa rzecz, jakiej się wymagało od tych dwóch wołów, które ciągnęły wóz, to ten, aby szły, jak się domyślacie, krok w krok wspólnie, razem. Nie mogło być tak, że jeden idzie do przodu, a drugi się zatrzymuje. Nie było też możliwości, to było niemożliwe, żeby jeden ciągnął do przodu, a drugi się wycofywał na przykład. To wtedy to nie było wspólne jarzmo. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, czy dwóch może iść razem, jeśli się nie porozumieją? A więc podstawowy wymóg, jaki obowiązuje, jaki należy uwzględnić, decydując się na małżeństwo, to ten, iż przyjmujemy na siebie jarzmo, polegające na tym, że od momentu przyrzeczenia, momentu ślubu musimy z partnerem iść ramię w ramię, razem. W małżeństwie nie ma indywidualizmu. Nawet jeśli któreś ma inne zdanie, to musi uwzględniać zdanie drugiego, a więc partnera. Nie może być tak, że jedno zawsze
przeprowadza swoją wolę. Nie przewiduje, żeby takie małżeństwo przetrwało. Ktoś słusznie zauważył, że małżeństwo to szkoła kompromisów, w której jeden dla dobra ustępuje drugiemu. Poza tym małżeństwo to szkoła wzajemnego sobie przebaczania, nie stawiania na swoim, bo takie małżeństwo nie pociągnie długo tego jarzma. Prędzej czy później w tym małżeństwie zacznie iskrzyć, nastąpią kryzysy, nastąpią załamania, a to się może tragicznie zakończyć. A tak więc, jak powiedziałem, w małżeństwie nie ma miejsca na indywidualizm, bo od momentu ślubu tych dwoje staje się jednym ciałem. W zasadzie w małżeństwie nie powinno być czegoś takiego to moje, a to twoje, bo to jest jedno ciało. Jak można mówić, to jest moje, a nie należy do drugiej połowy ciała? Takiego zrozumienia Biblia nam nie podpowiada. W związku z tym, jeśli ktoś, załóżmy sobie, nie może się na to zdecydować, to niech się zastanowi, czy jest gotowy do małżeństwa. Czy jest gotowy do tego, żeby brać jarzmo i iść z kimś we wspólnocie, a więc w jednym jarzmie. Rozumiejąc to, co przed chwilą powiedziałem, gdy przychodzą do mnie zamawiać ślub i każdy chyba się z was, kto stosunkowo niedawno brał ślub, a więc związał się, wszedł w jarzmo z inną osobą, zgodzi się, zapamiętał, iż biorąc to pod uwagę, pytam, albo wręcz zalecam, musicie uczęszczać do jednej społeczności. Dlaczego? Nie może być tak, że ona, załóżmy, chodzi tu do nas, tu konsumuje zwiastowane Boże Słowo, tu jest nauczana, a on, powiedzmy, idzie gdzieś do trzeciego, czwartego zboru za górami, za lasami, gdzie może być absolutnie inne nauczanie, albo zupełnie inne nauczanie, albo inne nauczanie. I wtedy, gdy się schodzą, każdy chce mieć rację. I do czego dochodzi? Kościół, który powinien łączyć, w tym wypadku dzieli. Pamiętacie, czego się dopuścił Jeroboam, jeden z najbardziej odstępczych królów. Dopuścił się tego, iż widząc, że Izraelici pielgrzymują do Jerozolimy, żeby nie było jedności ducha, gdy będą uczestniczyć w społeczności, w nabożeństwach w Jerozolimie, kazał zbudować inny ołtarz w Betel. Akurat tak nazwał, jak nasz zbór się nazywa. I co się działo? Ludzie wówczas się rozdzielili. Jedni szli do Betel, drudzy szli do Jerozolimy. I wyobrażam sobie, że gdy się potem spotykali na kawie, na herbacie, to każda grupa chwaliła swój ogonek. Ale dzisiaj było w Betel. Ale w Jerozolimie to było. No i już ta jedność duchowa gdzieś się traciła. Dlatego młodym ludziom, którzy przychodzą, by wziąć ślub, podpowiadam. Kochani, najpierw się dwa razy zastanówcie, gdzie chcecie uczęszczać. Nie wyrażam jako pastor, no już nie pastor, ale wtedy jeszcze pastor, nie wyrażam zgody na to, żeby po ślubie każde z was szło w inną stronę. Co będzie z dziećmi, które przyjdą, bo po to przecież między innymi zawierane jest małżeństwo, aby miała miejsce prokreacja. Co będzie z dziećmi? Gdzie je poniesiecie? Będziecie się kłócić? Będziecie rozrywać to dziecko? Jedno tu, drugie tu? Albo chłopiec pójdzie ze mną, a dziewczynka z tobą? Nie, Kościół nie jest od tego, żeby dzielić,
Kościół jest do tego, żeby łączyć. Dlatego byłem gotów, powiadał w czasie przeszłym, byłem gotów nawet dla dobra rodziny, małżeństwa, zachęcać do odejścia ze zboru Betel do społeczności, tej społeczności, do której uczęszczać będzie głowa rodziny. Mówiłem, słuchaj siostro, jest mi bardzo przykro, ale musisz się poddać woli swojego przyszłego męża. I jeśli twój przyszły mąż będzie miał zamiar uczęszczać do, no załóżmy tam czy tam, to ty, jako że się decydujesz na to, żeby być z nim jednym ciałem, nie możesz tutaj być. A jeśli cię tu będę widział raz, drugi, trzeci, to będę musiał zapytać, dlaczego dzielisz ciało? Czy to jest sensowne? Czy to jest korekt? W moim przekonaniu tak. Bo Kościół jest od tego, żeby łączyć. Żeby wspólnota małżeńska, ta podstawowa komórka Kościoła była jedno. Jeśli tam nie będzie jedno, to co myślicie, w zborze będzie jedno? Nie, nie będzie. Dlatego ciągle powiadam, mówiłem, radziłem. I zdarzyło się, że niektórzy mówili, tak, my weźmiemy ślub i pójdziemy tam albo tam. Albo mówili, pochodzimy trochę tu, pochodzimy trochę tam i gdzie będziemy się lepiej czuć, tam pozostaniemy. Wolno wam. Ale nie może być tak, żeby od momentu ślubu wy, którzy się stajecie jednym ciałem, żebyście ze względu na Kościół, na duchowe przeżycia dzielili się. I to jest pierwsza moja uwaga podkreślająca, że nie ma w Kościele czegoś takiego jak schizofrenia, rozdział, dwojakie myślenie, raz tak, raz tak. Po drugie, ja osobiście zgadzam się z tymi i sam to usiłuję propagować i może nie często to podkreślałem, ale dzisiaj przy tej okazji podkreślę. Nie bardzo czuję się dobrze, jeśli ludzie, małżeństwa przychodzą do zboru i jedno siada tam, a drugie siada tu. Albo jedno siada tu, a drugie siada tam. Praktycznie w świecie wszystko, w świat diabeł usiłuje dzielić małżeństwa. O tym mówiłem poprzednim razem. Robi wszystko, żeby wejść między małżonków i podzielić ich, poróżnić ich. Tak, choćby taką drobną sprawą jak ta żona lubi niesolone, a mąż lubi solone. Już jest przyczyna do tego, żeby nie być jedno. I jeśli jeszcze przychodzimy do zboru, to żeby, no ona siada w jednym rzędzie, a on siada w drugim rzędzie, a biedne dzieciaki biegają między mamą i tatą, bo nie wiedzą, co sobą zrobić. Póki są małe, to biegają tak z ławki do ławki, ale jak dorosną, powiedzą ani tu, ani tu. Więc przyjmijcie do wiadomości, że według mnie, z wyjątkiem Rady Starszych, że według mnie, chociaż pastorom pozostawiam prawo decyzji, bo to przecież mój był porządek, nie wiem, czy najszczęśliwszy, ale taki był. Według mnie dobrze by było, żebyście mężowie mieli u swojego boku swoje żony. Dobrze by było, żony, żebyście siedziały obok swoich mężów. Czy to będzie dobre? Czy to jest dobre? Kto jest niezadowolony? Żony czy mężowie? Bo cisza na sali. Jeśli jesteście wszyscy zadowoleni, no to powiedzcie. Tak kiedyś było w naszych zborach. Jeszcze na hutniczy, kiedy siedzieliśmy, to był rząd kobiet i rząd mężczyzn. Ale gdzież to jest w Biblii napisane? Ja wiem, ile musiałem sprzeciwów zwalczyć, pokonać, żeby
żeby to zniwelować. Na szczęście tutaj jest trzeci rząd. I w ten sposób wybrnęliśmy z problemu. Bo gdyby były dwa, to zobaczylibyście. Siostry wysiadały w jednym, mężczyźni w drugim. Ale ponieważ jest trzeci, no więc tego problemu nie ma. Nie ma czegoś takiego w Biblii. To jest żydowski zwyczaj. Ale my jesteśmy w innej epoce. My jesteśmy chrześcijanami. My jesteśmy w Nowym Testamencie, a nie w Starym. W synagogach tak było. Tak, ja byłem w synagodze dwukrotnie w Jerozolimie. Czasami mi to na coś śmiesznego wyglądało, bo na dole byli mężczyźni, a tam na balkonie siedziały kobiety. Tutaj się odprawiało nabożeństwo według ich porządku, a kobiety tam sobie żyły swoim życiem. Pewnie o kapeluszach rozmawiały, pewnie o modzie rozmawiały, bo rabin, który prowadził nabożeństwo, co chwilę podnosił oczy ku balkonowi, groził: cicho tam! A tak, jeśli mąż siedzi koło żony, a ona tam zaczyna coś szemrać, no to ją pociągnie, powie: cicho tam, i nikt nie słyszy. Choćby z tego powodu, ja tak trochę w żart to obracam. Ale w moim przekonaniu nie ma uzasadnienia biblijnego, żeby mężczyźni siadali oddzielnie, kobiety. Mamy robić wszystko, żeby to jarzmo, żeby ten fakt, że jesteśmy jednym ciałem, był w różny sposób potwierdzany. W różny sposób. A więc skoro małżeństwo jest wspólnym ciągnięciem jarzma, wozu, musi być zawierane z całą odpowiedzialnością i rozwagą. Prawda? No bo jeśli mamy iść wspólnie razem, krok w krok, jeśli mamy iść, ciągnąć wspólnie jarzmo, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy osoba, z którą się zaprzyjaźniam, wchodzę w relacje narzeczeńskie, czy ta osoba pójdzie razem ze mną krok w krok. Nie mogą tu decydować o emocje, albo też o żenek za wszelką cenę, nie uwzględniający woli Bożej. Przestrzegam przed taką postawą. Byle tylko portki. Wyjść za mąż za wszelką cenę. To się zemści. Prędzej czy później. Byle tylko spódniczka. Nie ma. To się może zemścić. To się zemści. A więc skoro mamy być jednym ciałem i mamy wspólnie ciągnąć jarzmo, trzeba się, powiem, 10 razy zastanowić. Trzeba pytać wolę Bożą. Posłuchajcie, jakżeż sromotnie, przepraszam za słowo, jakżeż tragicznie przekonał się o tym wielki wódz Izraela, Jozue, że nie powinno się niczego robić bez uwzględniania woli Bożej. W księdze Jozuego, w 9 rozdziale, co prawda to było inne wydarzenie, ale ono mimo wszystko podkreśla, jak ważne jest pytanie Pana, uwzględnianie woli Bożej. Księga Jozuego, 9 rozdział, 14 wiersz. Chodzi tu o Gibeonitów. No, kochani, nie będę czytał całego tego rozdziału, choć on jest bardzo ciekawy. Scharakteryzuję tylko, opowiem tylko. Chodziło o to, iż Bóg nakazał, aby Jozue zdobył całą ziemię świętą. I narody, które zamieszkiwały ziemię świętą, zostały w większości pokonane. Byli jednak chytrzy Gibeonici, mądrzy. Wiecie, co zrobili? Nabrali starego chleba, starych bukłaków. I przyszli do Jozuego i mówią: my daleko mieszkamy, daleko, zawrzyj z nami przymierze. A Jozue mówi: chwileczkę, ale wy może mieszkacie tutaj między nami, a my musimy tę ziemię podbić. Ale oni mówią: nie, popatrz, ten chleb był jeszcze świeży, jak wyruszyliśmy do ciebie. Te bukłaki były świeże, jak wyruszyliśmy do ciebie. I Jozue dał się nabrać. Powiem tak,
Wielu się przed ślubem dało nabrać na obiecanki, cacanki. Jozue dał się nabrać. Zawarł z nimi przymierze. I popatrzcie, co jest napisane w 14 wierszu. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni, czyli decyzji, woli, odpowiedzi Pana nie pytali. I to się potem zemściło. A zatem chodzi o to, żeby się młodzi ludzie pobierali, nie tylko młodzi. Chodzi o to, żeby kobiety wychodziły za mąż. Ale to nie może być przypadkowość. Posłuchajcie mnie, to nie może być przypadkowość. To nie może być tak, jak w przypadku Samsona. Ta się podoba oczom moim, daj mi ją za żonę. I co się w końcu stało? Już mówiłem o tym poprzednim razem. Zdradziecka Dalila zdradziła go, ośmieszyła go, niewolnika z niego zrobiła, sponiewierała go. To nie może być tak. Trzeba pytać o wolę Bożą. W każdym razie Biblia z całą stanowczością zaleca, aby wierzący nie decydował się na ciągnięcie jarzma z niewierzącym. Czytaliśmy to poprzednim razem. Co za... Nie ciągnijcie wspólnego jarzma z niewierzącym. W innym tłumaczeniu jest z poganinem. A to oznacza, że osoba wierząca nie powinna poślubiać osoby niewierzącej, a więc poganina. Nie wiem, czy to do wszystkich dociera, czy nie, bo czasem kogoś, kto się uprze, trudno przekonać. Ja pamiętam, przyszedł kiedyś do mnie ktoś o poradę przedmałżeńską, tłumaczy mu człowieku, ona nie pasuje dla ciebie, ona nie pasuje. Chyba ze 2 godziny mu tłukłem do głowy, a on odchodząc w drzwiach powiedział, a ja się i tak z nią ożenię. Zmarnowałem tylko czas. Ktoś, kto jest zaślepiony fałszywą miłością, no to mu nie wytłumaczycie. Trzeba mu pozwolić, żeby się poparzył. Ja moją Małgosię wspominam, myśmy mieszkali kiedyś pod Szyndzielnią, nie było centralnego ogrzewania, była taka, jak to się nazywa tutaj, taki piec, koza. Ja jej wiele razy mówiłem, Małgosiu, nie dotykaj, bo to jest gorące. Poparzysz się. Nie dotykaj, bo to jest gorące. Nie dotykaj, bo to jest gorące. Czy myślicie, że pomogło? Nie pomogło. Kiedyś dotknęła, jak zawrzeszczała, ale od tego czasu omijała tę kozę z daleka. Czasem człowiek się musi poparzyć, no ale akurat nie w małżeństwie. W czymś innym tak, bo widzisz, jeśli sobie kupisz za ciasne buty, możesz je zmienić. Ale w małżeństwie takich możliwości nie ma. W wierzącym małżeństwie takich możliwości nie ma. A więc Biblia zaleca, aby wierzący nie poślubiał osoby niewierzącej. Bo co ma wspólnego, jak powiedział apostoł Paweł, jak może naciągnąć jarzmo z niewierzącym? Dlaczego to jest tak ważne? Kochani, posłuchajcie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego Biblia się tak upiera, żeby ktoś, kto wychodzi za mąż, wychodził za kogoś, kto jest w Panu? Dlaczego? Bo poślubienie niewierzącego, inaczej poganina, wiecie, czym może skutkować? Może skutkować duchowymi konfliktami, rozczarowaniami, a nawet zdradami małżeńskimi. Tak. Poganin nie widzi w tym niczego złego, jeśli gdzie strona, tam żona. Każdy wyjazd na delegację, pobyt gdzieś w hotelu to okazja. On nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia, że żona została. A nawet sprawia mu to niekiedy satysfakcję, że żony nie ma i on może. Dalej, poza tym niewierząca osoba, i to jest ważne, posłuchajcie, niewierząca osoba, poganin, może domagać się praktyk zakłócających sumienie wierzącego.
Niewierzący uważa to za naturalne, żeby przy okazji imienin urządzać, co urządzać. Libację na przykład. No bo jak to w Polsce z okazji imienin nie wypić? No i teraz, żono, przygotuj tę libację. Nakryj stół, postaw tam ćwiartki czy pół litrówki. No i potem przychodzą goście. To co, wszyscy piją, a żona? W odstawkę? Aha. To co, ty za moje zdrowie nie wypijesz? Są problemy? Albo przychodzi Sylwester, a Polacy Sylwestra spędzają, jak wiecie gdzie. Na podrygiwaniu i tak dalej. No to co, żono, nie pójdziemy na Sylwestra? To z kim ja się ożeniłem? Słuchajcie, ja znam takie przypadki. Znam takie przypadki, że mąż zmuszał żonę do tego, aby piła, aby szła z nim w zakazane miejsca, w grzeszne miejsca, a jeśli się zbraniała, no to biedna przychodziła z podbijanymi oczami. A więc choćby z tego powodu trzeba to brać pod uwagę. A trzeba też wiedzieć, że niektórzy mężowie hołdują, czy powiedzmy praktykują tak zwany zbiorowy seks. Też to znam. Też się uskarżała jedna siostra przede mną: bracie, on chce, żebyśmy zbiorowy seks uprawiali. Sprowadza kolegów i to dzisiaj jest modne. Nawet gimnazjalistki to uprawiają. No i co wtedy żona ta ma zrobić? Masz mi być uległa? A jeśli nie, no to pięści wchodzą. Objawia się babski bokser, czy damski bokser. A więc współczuję, biedne są te kobiety, które w takim stanie się znajdują. Oprócz tego, niewierząca osoba, czyli poganin, w każdej chwili może zerwać ślub przymierza i odejść. Tak, może odejść, a wówczas... Jaka jest sytuacja wierzącej osoby? Dramatyczna. Załóżmy, że był jedynym żywicielem, dwoje dzieci. I oto nagle dochodzi do wniosku, że skoro jego żona nie idzie z nim na bal, skoro jego żona nie potrafi pić, skoro jego żona nie potrafi się łajdaczyć i tak dalej, no to żegnaj. I idzie. Biblia to przewiduje. Mogę wam to nawet przeczytać. Taka możliwość istnieje. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, wiersz 15. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. A więc poganin, niewierzący człowiek, w każdej chwili może podjąć decyzję o rozejściu się, o odejściu, o ucieczce. No i co wtedy on czy ona ma zrobić? No, jeśli to jest mężczyzna, to jeszcze sobie jakoś poradzi. Ale co ma zrobić kobieta, która została pozostawiona bez środków do życia? No, co ma wtedy zrobić? On sobie jakoś radę da, ale co ona może zrobić? Nie bierzemy tego pod uwagę, albo niektórzy tego pod uwagę nie biorą. Powiecie, ale on obiecywał. Wiecie, ja powiadam, przed ślubem można wszystko obiecywać. I doprawdy, przed ślubem wszystko można obiecać i obiecuje się, ale po ślubie się szybko o tym zapomina. Ale skoro mówimy o tej jednej stronie medalu, musimy pamiętać o drugiej stronie medalu. Prawdą jest, że w niektórych przypadkach, myślę, że to jest wyjątkowe miłosierdzie Boże, że w niektórych przypadkach poślubiony poganin się nawraca. Ale nie ma żadnej gwarancji, że na pewno tak się stanie. My znamy takie przykłady.
To się stało i tutaj w naszym zborze, że niektórzy, którzy się ożenili z pogankami albo wyszli za pogan, doznali szczególnej łaski w oczach Boga, bo ci, no, nazywajmy ich co ciągle w cudzysłowie poganie, nawrócili się. Tak, to się stało. Ale popatrzcie, nawet sam apostoł Paweł nie ma co do tego pewności, że zawsze tak się stanie. W 7 rozdziale, w tym samym rozdziale z 1 liście do Koryntian, w 16 wierszu czytamy tak. Bo skądże wiesz, żono, któraś wyszła za poganina, to już mój dodatek, że zbawisz męża? No skądże wiesz? A skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę pogankę? No skąd? Prawda, mamy takie błogosławione, pełne miłosierdzia, przykłady, że ta strona niewierząca staje się wierząca. Ale czy to zawsze się tak dzieje? Czy zawsze się tak dzieje? Nie sądzę. I raczej doświadczenie mi podpowiada, że nie zawsze się tak dzieje. Po trzecie, skoro już o tym mówimy, należy mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, kiedy się decydujemy na związek, no, używajmy apostolskiego nazewnictwa poganin. Kiedy się decyduje ktoś na związek, na małżeństwo z poganinem, trzeba jeszcze jedną rzecz wziąć na uwadze, mieć na uwadze, że takie małżeństwo jest tragicznym wzorcem dla dzieci, które przyjdą w tym małżeństwie. Jest absolutnie tragicznym. Dopóki dzieci są małe, możemy je brać na szkółkę, bierzemy je na szkółkę, jeśli się mąż poganin zgodzi, albo jeśli się żona poganka zgodzi. Dopóki dzieci są małe, możemy mieć na nie wpływ. Ale gdy dorosną i zaczynają się rozglądać za partnerami albo partnerkami, i mama będzie mówić, córeczko, ten człowiek jest niewierzący, on, widzisz, pije. Mamo, a coś ty zrobiła? Mamy wtedy jakikolwiek wpływ? Nawet mamy buzię zamkniętą, nie możemy nic powiedzieć. Nic nie możemy powiedzieć, bośmy nie dali dobrego przykładu. A nasze dzieci wstępują w nasze ślady. Naśladują nas. Wtedy na nic nasze prośby. A zresztą nawet nie mamy możliwości nakazywać, no bo zaraz, no a ty coś zrobił, zmieńmy teraz, tyś się przecież też z poganką żenił, no więc co mi ty teraz będziesz nakazywać? A pamiętajcie, dzieci mają raczej więcej skłonności do zła niż do dobra. Jeśli taka dorastająca panienka widzi niewierzącego, wierzący chłopiec się nie będzie za bardzo zbliżał, no bo będzie się liczył ze swoim sumieniem, a niewierzący poganin zaraz ją obejmie, przytuli, obcałuje i już. Tak, bardzo często jest tak, że dzieci naśladują to, co zrobili rodzice. A dalej, jeśli ten duch wejdzie do rodziny, to trudno się go pozbyć. To potem idzie z pokolenia na pokolenie. Jest to tak zwane przekleństwo dziedziczności. Jeśli rodzice tak zrobili, to prawdopodobnie ich dzieci to zrobią. I prawdopodobnie w przyszłości wnuki tak zrobią. I to przekleństwo idzie z pokolenia na pokolenie. Dobrze by było, żeby w takim wypadku ktoś się zdobył na odwagę i przerwał tę nić przekleństwa. Ale to już przecież nie jest takie łatwe. A jeszcze jedna rzecz. Tak, jest porządek. Zbory, te, które dbają nie tylko o to, żeby zgarniać, za wszelką cenę powiększać stan liczebny. Zbory w takim przypadku, jeśli ktoś się żeni z poganinem, a więc ewidentnie łamie Boże Słowo, albo wychodzi za poganina, a więc ewidentnie przekracza Boże Słowo, to zbory w takim wypadku nie mogą sprawy pozostawić bez reakcji. Nie mogą. Więc co wtedy zbory robią? Wyłączają ze zboru.
A więc to jest zdublowanie tragedii. Nie dość, że tragedia w związku z ożenkiem czy za mąż pójściem za poganina, to jeszcze wykluczenie ze zboru. To jeszcze wyłączenie ze zboru, no bo to jest ewidentne łamanie Bożego Słowa. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy każdy musi się ożenić? I za wszelką cenę ożenić. I czy każda musi wyjść za mąż? I to za wszelką cenę wyjść za mąż. Tak jak powiedziałem, byle portki, byle spódniczka. Czy tak musi być? Moja odpowiedź jest taka. Nie. Nie każdy musi się ożenić. I nie każda musi wyjść za mąż. Zapytany o to Pan Jezus odpowiedział tak. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. 19 rozdział, 12 wiersz. Kiedyś zapytali faryzeusze Pana Jezusa, czy byle powód może stanowić pretekst do rozwodu? Pan Jezus powiedział, nie. Jeśli nawet tak było, to ze zardziałości waszych serc Mojżesz to dopuścił. I Pan Jezus powiedział, że jest owszem pewna możliwość rozwodu, ale nie z każdej przyczyny. A oni w końcu stwierdzili, to lepiej się nie żenić. W 12 wierszu Pan Jezus odpowiada na ich podchwytliwe pytanie. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Słowo trzebieńce, chodzi o to, tacy, którzy nie mają pociągu do małżeństwa. A więc są jakby wykastrowani z tej potrzeby bycia mężem albo żoną. Albowiem są trzebieńcy, którzy są takimi z żywota matki, takimi się urodzili. Ja miałem takiego kolegę, który kiedy słyszał o małżeństwie, to aż nim trzepało ze złości. Są też trzepieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. No, mój dyrektor w domu dziecka w obozie w Dachau był wytrzebiony przez oprawców tego obozu. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios, czyli po prostu chcą się poświęcić całkowicie służbie dla Pana, jak choćby Paweł, i świadomi są, że stan małżeński byłby dla nich jakimś obciążeniem, w związku z tym dobrowolnie dla służby w Królestwie Bożym rezygnują ze związku małżeńskiego. A więc kiedy byście mnie zapytali, czy każdy musi się ożenić, czy każda musi wyjść za mąż, odpowiadam nie. I w związku z tym proszę was, jeśli tacy są wśród nas, nie wolno ich przymuszać do małżeństwa, nie wolno ich na siłę żenić. Jeśli ktoś nie ma do tego powołania, nie wolno tego na siłę robić. Pozwólmy im żyć w takim stanie, bo nas do wolności Bóg powołał, a nie do jarzma. Jeśli ktoś więc nie ma takiego zapotrzebowania, to niech tak żyje. Nie wolno także z takich osób się naśmiewać. O, stara panna, już dawno powinnaś wyjść za mąż. Nie wolno dokuczać takim ludziom. Bo nie każdy ma to wewnętrzne zapotrzebowanie, by wstępować w związek małżeński. Jeśli jednak, idziemy dalej, jeśli jednak ktoś nie ma takiego powołania i nie potrafi zachować wstrzemięźliwości, powiada Boże Słowo, niechaj wstępuje w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć, albo jak mówi nowe tłumaczenie, płonąć. To znaczy mieć pożądanie. Pamiętam, przyszedł kiedyś do mnie brat, dawno było, jeszcze w Bielsku mieszkałem, żebym się o niego pomodlił. Pytam, jaki masz problem? No mówi, ciągle mi się w nocy śni, że jestem z jakąś kobietą, a był kawalerem. Rano się budzę, mam wyrzuty sumienia, że oto znowu się zanieczyściłem.
modliliśmy się. Po jakimś czasie znowu przychodzi. I znowu to samo. I chyba tak było ze 3 razy. Ja mu w końcu powiedziałem, wiesz co, chłopie, nie przychodź już tu więcej, poszukaj sobie baby, ożeń się i będziesz miał spokój. Wybaczcie za słowo babę. Poszukaj sobie kobietę, ożeń się i to się skończy. Ożenił się, miał chyba z 5 czy 6, prawie same córki. Nie wiem, dlaczego takie miał szczęście, że same córki. I pytam go, bo już nie mieszka tu w naszych okolicach, kiedyś przy okazji, no jak się masz? Przestało gorzeć? Tak, ach, wiesz, teraz mam inny problem. Ona chce, a ja za bardzo nie mogę. Może to nie miejsce, żeby o tym mówić, ale to są biblijne tematy, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. No więc jeśli ktoś nie ma powołania do takiego stanu, to powinien się modlić. Nie biegać rozpaczliwie na lewo i na prawo, żeby tylko kogoś złapać, tylko się modlić i czekać na Pana. Bóg nigdy nie przychodzi za późno, wierzycie w to? Ja nie chcę dawać tu przykładu, bo już kiedyś dawałem przykład. I na koniec, bo już będziemy kończyć, pozostaje jeszcze jedna kwestia. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. A co z tymi, którzy już są w związku małżeńskim z niewierzącymi? Bo cały czas mówiliśmy o osobach, które mają zamiar wstąpić w związek małżeński. Ale przecież nawracają się ludzie. No niestety tak to jest, że nie zawsze nawraca się cała rodzina. Jeśli nawraca się cała rodzina, nie ma problemu. Jeśli nawraca się mąż i żona, i takich przypadków znam wiele, że wychodził on do przodu, wychodziła ona do przodu, wychodziły dzieci za nimi do przodu, cała rodzina. Wypełniało się to słowo wypowiedziane przez Pawła, będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Ale przecież to nie zawsze tak jest. Nie zawsze przecież nawraca się cała rodzina. Nie zawsze. Co wtedy? On poganin, albo ona poganka, a ona wierząca, albo on wierzący. Co wtedy? I wiecie, czego dowiedziono? Dowiedziono, że tam, gdzie chociaż jeden partner jest zdecydowany żyć według Pisma, małżeństwo rzadko się rozpada. Mamy takie przykłady i w naszym zborze, że nie cała rodzina się nawróciła, ale żyją razem. Nie wiem, jak się im to tam życie układa, ale żyją. Żyją. Ktoś powiedział, że lepiej jest znosić nawet nieszczęśliwe małżeństwo, niż szukać rozwodu. Czy ktoś się ze mną zgadza? Nikt. No to dobrze, ja się sam z sobą zgadzam. Lepiej jest znosić nawet nieszczęśliwe małżeństwo, niż z byle powodu szukać rozwodu, a więc dążyć do rozwodu. I w tym momencie świadomy jestem, że niektóre trochę fanatyczne grupy zalecają rozwód. Tak. Są takie grupy, jeśli twoja żona i tak dalej, albo jeśli twój mąż, to się rozwiedź. Ale to jest fanatyzm. Co prawda jest w Starym Testamencie mowa w księdze Ezdrasza, w 10 rozdziale, od 2 do 3 wiersza. Jest mowa o tym, że gdy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, to niektórzy tam w niewoli babilońskiej się pożenili z Babilonkami. Księga Ezdrasza, rozdział 10, wiersz 2 i 3. Tak, pożenili się z pogankami, powychodziły za mąż, za pogan i oto teraz wrócili wspólnie razem całe małżeństwo, całe rodziny do Izraela. I wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, synów Elama, i rzekł do Ezdrasza:
popełniliśmy wiarłomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazanie naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. Ale to jest Stary Testament, musimy powiedzieć. I tego rodzaju praktyk w ewangelicznych kościołach się nie stosuje, żeby odprawiać niewierzące żony wraz z ich dziećmi, skazywać je na poniewierkę, skazywać je na głód. Tego się nie praktykuje, żeby w ewangelicznych zborach odprawiać mężów niewierzących. To był jednorazowy wypadek. Poza tym zauważyłem za pierwszym razem, że nie wszystko, co Biblia opisuje, nie na wszystko się zgadza. Po prostu opisała Biblia tego rodzaju przypadek. Ale nie mamy żadnego świadectwa, żadnego potwierdzenia, że to Bóg tak nakazał. Po prostu człowiek tak powiedział, oni poszli za tym głosem, ale Boże Słowo mówi, że mąż i żona to jedno ciało. No więc tak, taki przypadek tam zaistniał. To jest Stary Testament. Natomiast nauczanie Nowego Testamentu, nauczanie Pawłowe idzie zupełnie w innym kierunku. Proszę otwórzcie pierwszy list do Koryntian raz jeszcze. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, żeby zobaczyć, że Nowy Testament co innego sugeruje. 7 rozdział od 13 do 15 wiersza powiada tak. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, no, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Więc widzicie, Nowy Testament zmienia postawę. Jeśli w takich okolicznościach zastał nas Bóg, że byliśmy poganami, nagle jedno się nawraca, a drugie jest nienawrócone, to ta strona nienawrócona, tak jak mówiłem, może odejść. Tak jak Paweł pisze, poganin może odejść. W każdej chwili może odejść i nic na to nie poradzimy. Ale jeśli poganin, a więc ten niewierzący człowiek, ten niewierzący zgadza się dalej trwać w małżeństwie z wierzącą osobą, to ta wierząca osoba nie może odchodzić. Powinna z nim pozostać. Bo no, kto się będzie o niego modlił? Kto będzie dla niego przykładem? A bardzo często jest tak, że Bóg wybiera jakąś jedną osobę w rodzinie, w małżeństwie, żeby za jej pośrednictwem, jak poprzez kanał, dosięgnąć następne osoby. Więc trzeba to brać pod uwagę. I teraz dochodzimy do najtrudniejszego tematu. Zaczynają się progi. Bo mamy mówić o rozwodach. Zostawiłem sobie tylko 10 minut. Przynajmniej dzisiaj. Rozwody. Ale jeszcze raz podkreślę, decydując się na małżeństwo, trzeba pamiętać, że raz zawarte ma być na całe życie, dopóki śmierć nie rozłączy. Taka jest biblijna maksyma. I tego trzeba być świadomym. Raz zawarte małżeństwo jest małżeństwem tak długo, dopóki śmierć nie rozłączy. Gdy śmierć rozłączy,
to wtedy małżeństwa już nie ma. To wtedy on albo ona może spokojnie wychodzić za mąż drugi raz. No ale odpowiedzcie mi teraz na pytanie, czyją żoną albo czyim mężem będzie po zmartwychwstaniu, jeśli miała dwóch mężów albo dwie żony. Nie, to tak dla rozśmieszenia, dla rozprężenia uwagi, bo tam ani się żenić, ani za mąż wydawać nie będziemy. Choć co niektórzy mają do tego wątpliwości. Jeśli ktoś kocha swoją żonę to, albo swojego męża, to mówi tak, tak, będziemy tam znowu. Ale jeśli nie, nie będzie. Nie będziemy już tam razem. To zależy od sytuacji. No ale to tak żartem. Kochani, separacja, rozwód to coś sprzecznego z wolą Bożą. Dlatego Bóg mówi, co prawda to w naszym tłumaczeniu, ja nie wiem, czy nasi tłumacze już tu nie zliberalizowali trochę, dostosowując się do mody tego świata. Bo według Biblii Gdańskiej, w proroctwie Malachiasza, w 2 rozdziale, w 16 wierszu jest powiedziane, Bóg nienawidzi rozwodów. Jest to bardzo mocno zaakcentowane. U nas to jest tak rozmydlone, że nie wiadomo, o co chodzi. Jeśli ktoś ma Biblię Gdańską, sprawdźcie. Ja to sprawdzałem, trochę też głębiej grzebałem w innych tłumaczeniach i tam faktycznie jest, Bóg nienawidzi rozwodów. A z naszego tłumaczenia nic się nie dowiecie. Ktoś ma to miejsce otwarte? Gdyż kto jej nienawidzi? Tak, tu chodzi o żonę i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkami, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Rozumiecie coś z tego? Jeśli chodzi o rozwód? Ja nic z tego nie rozumiem. W starym tłumaczeniu Bóg nienawidzi rozwodów. Bóg nienawidzi rozwodów. Zapytany o rozwody Jezus przyznał, że co prawda Mojżesz pozwolił na rozwód, ale na początku tak nie było. Stało się tak ze względu na zatwardziałość ich serc. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 8 wiersz. Rzeczy i Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. A więc to zostało wprowadzone ze względu na upór, na zatwardziałość ludzkich serc. Za rozwód zawsze trzeba zapłacić gorzką cenę. Zarówno wobec partnera, jak i wobec dzieci, jak i wobec rodziców, jak i otoczenia. Bo zawsze będzie przypięte piętno rozwódka, rozwodnik. No i cóż, no, ta łateczka będzie przypięta. A co z dziećmi? Ileż jest dzieci nieszczęśliwych, dlatego że się rodzice rozwiedli? Ileż jest zgorszenia z tego powodu? Tak, za rozwód zawsze trzeba zapłacić wysoką cenę. Rozwód zawsze pozostawia w psychice blizny. Pozostawia zranienia i poczucie krzywdy, których nie da się usunąć nawet w następnym związku. Ja nie wiem, czy to jest prawdą, ale podobno, jeśli ktoś wychodzi powtórnie za mąż, to nie może ani w łóżku, ani w kuchni wyzbyć się wspomnień z poprzedniego małżeństwa. To jest wysoka cena. Najczęściej w tym momencie pokazuje się zlepioną kartkę. Weźcie sobie w domu, zlepcie, sklejcie kartki, dwie kartki do siebie klejem. A kiedy klej wyschnie, spróbujcie rozerwać to sklejenie. Co się dzieje? Czy tego chcemy, czy nie chcemy, zostają, kartki są rozrywane. I tak jest z małżeństwem. Bóg połączył. Małżeństwo, jedno ciało i nagle to jedno ciało jest rozrywane. Tu powstają blizny i tu powstają blizny. Tu powstają rany i tu powstają rany.
Gdy Pan Jezus został zapytany o rozwód, dał bardzo zdecydowaną odpowiedź. No niestety te wypowiedzi Biblii dzisiaj są nawet przez wierzących ludzi radykalnie lekceważone. Ja byłem straszliwie zgorszony, na koniec już powiem, bo musimy kończyć, kiedy, nie wiem, za którym razem odwiedziłem Australię. I tam system socjalny jest inspirowany przez diabła, zresztą on się już powoli do nas też przedostaje. I polega to na tym, że jeśli małżeństwo się rozwodzi i dzieci zostają przy matce, to rząd, władza, matce przydziela domek jednorodzinny i utrzymanie. I Polacy cwaniacy, wiecie co robią? No właśnie, rozwodzą się. Formalnie się rozwodzą, ale nieformalnie żyją. On dostaje zakaz zbliżania się do domu, w którym mieszka żona. Czeka tylko na zachód słońca. Słońce zachodzi, on czmycha tam gdzieś po kryjomu do żony. Rano, zanim zacznie świtać, on ucieka. Formalnie nie są małżeństwem, ale de facto są małżeństwem. Współżyją razem. No, strzegą się tylko tego, żeby dzieci w tym związku nie przychodziły na świat. I wyobraźcie sobie, nie myślcie, że tak robią tylko niewierzący. Tak robią też i wierzący. No bo wtedy ani on nie musi pracować, ani ona nie musi pracować. Dom mają i żyją. Ale kochani, no pomyślmy, czy to jest biblijne? Czy na to, co na to Bóg? Jak Bóg się zapatruje na tego rodzaju krętactwa? To są krętactwa. Ja nie sądzę, żeby takie małżeństwo mogło być szczęśliwe. Nie jest szczęśliwe, bo musieliby się wyzbyć swojego sumienia. Bo to jest oczywista kradzież. No ale tak jest. Ale tak jest. No więc weszliśmy na bardzo trudny temat. Następnym razem, za tydzień, odpowiemy sobie na kilka bardzo ważnych tematów. Czy kiedykolwiek rozwód jest dopuszczalny? A więc czy Biblia dopuszcza coś takiego jak rozwód? A więc rozejście się. Ale po drugie, będziemy się starali także odnaleźć pytanie, jeśli nastąpił rozwód, czy jest jakakolwiek możliwość powtórnego małżeństwa? Bo rozwód to jest jedno, a powtórne małżeństwo to jest coś drugiego, bo można się rozwieść i żyć w takim stanie. Ale to bardzo rzadko się zdarza. Rozwiedzeni najczęściej szukają innej partnerki albo innego partnera. A co na to Biblia? Następnym razem. Thank you.